Dzień dobry, Agnieszka Kalerska. Witam Państwa. Gościmy dzisiaj u jednego z największych pracodawców w regionie, w grupie Azoty Police. Moim gościem jest prezes spółki, jak również prezes całej grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki. Dzień dobry, Panu. Witam Panią Redaktor, witam wszystkich telewidzów Telewizji Policy. Tematem dzisiejszej rozmowy jest m.in. rok 2020. Panie prezesie, czy on z jakichś powodów będzie szczególny w porównaniu do lat ubiegłych? Wszystkie poprzednie miesiące, tak jak i te, które. Będą w roku 2020 i powiem aż do połowy roku 2022 dla Grupy Azoty, a dla Polic będą szczególnymi miesiącami, bo przecież realizujemy największą inwestycję w polskim przemyśle chemicznym. Inwestycję, której od 30 lat w takiej skali nie było czyli tak zwane polimery Policy. Czyli budujemy drugie police, wielki zakład o wielkich przychodach. Nowoczesny i ta realizacja od początku stycznia przebiega. Generalny wykonawca Hyundai Engineering otrzymał pełne pozwolenie wejścia na budowę pod koniec roku 2019 i w tej chwili jesteśmy na etapie realizacyjnym. A mówiąc bardziej ogólnie, oczywiście rok 2020 będzie wyzwaniem dla całej grupy Azoty, również dla Polic, ponieważ. Mamy sporo wyzwań rynkowych, szczególnie w obszarze agro, patrząc na sytuację rynkową, niespotykaną suszę, która już o tej porze roku jest czymś no, wyjątkowym. Patrząc również na agresywne działania naszych konkurentów rosyjskich, na całą sytuację legislacyjną w zakresie agro, ograniczanie nawozów azotowych, szereg ograniczeń środowiskowych, różne wyzwania legislacyjne na forum Unii Europejskiej, to będzie rok kolejnych wielkich wyzwań. Są osoby, które nie wierzyły w powodzenie tej inwestycji, nawet nie wierzą nadal. Wśród takich osób znajdują się m.in. pracownicy spółki. Czy te niepokoje są w jakiś sposób zasadne? Nie ma żadnych podstaw poza wyjątkowo złą wolą. Pracownikom, którzy może mają mniej możliwości dotarcia do informacji, nie widząc skali tego projektu, Czasami łatwo jest ulec tak zwanej propagandzie szeptanej różnych osób źle życzących spółce, a jest ich wielu i muszę powiedzieć i o tym głośno mówiliśmy realizując ten projekt konsekwentnie bo zmiana charakteru tego projektu jest zupełnie inny projekt niż ten, który przejęliśmy po poprzednikach. I poprzednicy, również pan Jałosiński wyraźnie podkreślił, że to nie jest projekt, który on przygotowywał. I dzięki Bogu, bo tamten projekt by wysadził grupę azoty w powietrze. Tamten projekt miał polegać na budowie fabryki propylenu i tylko propylenu. CAPEX, czyli koszty inwestycyjne, były na dużo, dużo, dużo niższym poziomie, ale nikt nie mówił, że zbiorniki na propan, czyli ten surowiec, miały budować firmy z określonego rejonu świata za własne pieniądze i one wszystko miały dostarczać cały surowiec czyli kompletne uzależnienie. My zmieniliśmy zmieniliśmy. Ten projekt w 2017 roku, wydłużając łańcuch produktowy do najbardziej zaawansowanych form polipropylenu, ale żebyśmy to mogli zrobić, to przez te dwa lata trzeba było wykonać tytaniczną pracę. Po pierwsze, kupić licencję na rynku światowym i udało nam się, ten rynek się zamyka, kupić najnowocześniejszą technologię wytwarzania polipropylenu, najbardziej zaawansowanego od amerykańskiej firmy, przeprowadzić postępowania przetargowe. Całą procedurę project finance, czyli na ryzyko i odpowiedzialność spółki celowej, określona konstrukcja finansowania, gdzie z jednej strony środki własne, czyli akcjonariuszy, z drugiej strony instytucji finansowych, które te wszystkie podmioty przeprowadzały due diligence, badały, analizowały każdy etap, modele. Też byliśmy w postępowaniu przetargowym. W maju ubiegłego roku wybrana została firma Hyundai Engineering. Podpisanie umowy, wstępne wydanie warunków realizacji. Teraz, pod koniec roku, wydaliśmy pełny. Proces bardzo skomplikowany, który konsekwentnie realizowaliśmy, ale wydłużenie do polipropylenu i w tej chwili ta fabryka, która powstaje, to praktycznie będą dwie fabryki. fabryka Propylenu, fabryka polipropylenu, cała baza wielka paliwowa, zaplecze portowe, cała sieć infrastruktury i wartość ze źródłami finansowania, również z rezerwami to jest przeszło miliard osiemset milionów dolarów. I my mamy zapewnione finansowanie, które uzyskaliśmy w wyniku konsekwentnego realizowania założonego planu i harmonogramu. Gdybyśmy tego nie mieli, nie moglibyśmy wydać FNTP, czyli tego pozwolenia na oddanie placu budowy pod koniec ubiegłego roku, firmie Hyundai Engineering. I wszystkie opinie y, tak zwanych życzliwych po prostu nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Byliśmy narażeni na niewyobrażalny atak konkurentów, y, też za wschodniej granicy. Wszystkie metody, wszystkie środki czarny PR. I w tym wszystkim, i to z wielkim żalem. I z przykrością muszę powiedzieć, ten proces destrukcji wspierali politycy tak zwanej koalicji obywatelskiej. My o tym też mówiliśmy. Ile było interpelacji, gdzie rozpowszechniano kłamstwa, ewidentne kłamstwa. Organizowano konferencje, mówiono poseł Marchewka, poseł Nitras, Obrycki i to co najbardziej przykre, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, szef partii. Platformy obywatelskiej, który przez te cztery lata, jak tutaj jestem w Policach, nie znalazł czasu ani pięciu minut, żeby zainteresować się największym pracodawcą, największą firmą i realizacją największej inwestycji w polskim przemyśle chemicznym, która tutaj będzie budowała potęgę Pomorza Zachodniego, i to jest w zakresie urzędu marszałkowskiego odpowiedzialność za rozwój gospodarki nie znalazł pięciu minut. Natomiast znalazł czas, żeby nas szkalować, opluwać, rozpowszechniać nieprawdziwe informacje, jak była kwestia Senegalu, kwestia obrony różnych osób z platformy, które tutaj pracowały, i to jest najbardziej przykre. Nie usłyszałem ani słowa w zakresie współdziałania dotyczącego ograniczenia importu rosyjskiego nawozów, który też zagraża policom. I o tym trzeba mówić z wielkim żalem i przykrością, bo my jesteśmy otwarci bez względu na barwy polityczne, i też nie miałem problemów, żeby pochwalić tych europarlamentarzystów, którzy nas wspierali w procesie walki o tak zwane ustawy kadmowe, gdzie od prawa do lewa indywidualne osoby, również z opozycji. Wspierały i ja publicznie dziękowałem i z tym problemów nie mam. Natomiast trzeba uczciwie też powiedzieć, kto te prawdziwe informacje rozsyłał, kto nam utrudniał rozmowy z instytucjami finansowymi, które potem po konferencjach prasowych, gdzie stek kłamstw był rozpowszechniany, zwracali się z zapytaniem, jak wygląda sytuacja. Także ten projekt realizujemy, zrealizujemy i tu ogromne podziękowania. Dla, I tu muszę y, powiedzieć też i o barwach, bo te osoby nie traciły czasu zaangażowania, ogromnej pomocy parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Y, europosła y, Brudzińskiego, y, posła przez y, też europoseł y, ówczesny Czesław Hoc, który teraz jest posłem. Nas wspierał w kadmowych i był takim ambasadorem Grupy Azoty w Brukseli, i to trzeba docenić, i należy powiedzieć słowo dziękuję, bo bez pomocy, i to mówiłem przy podpisywaniu kontraktu z Hyundaiem. Żadna inwestycja w polskiej historii, w okresie międzywojennym, Centralny Okręg Przemysłowy, port, a ta inwestycja jest na to miarę, na miarę portu w Gdyni, nie mogła powstać i by nie powstała bez pomocy władz państwowych, różnych instytucji. Jest to niemożliwe, nierealne i my z tej pomocy rządu, premiera, Korzystaliśmy i za to dziękujemy i będziemy pamiętali. A muszę powiedzieć, jeżeli tą inwestycję zrealizujemy, a terminy są bardzo napięte, połowa roku 2022, uruchomienie już pełne całej fabryki, to przychody polic podwoją się to będzie przeszło 7 miliardów rocznych przychodów w policach. Nie chcę mówić o zyskach, bo gdybyśmy mieli w tej chwili Polimery, police to kwestia modernizacji zakładu, który zostawiono w stanie nie powiem jakim poprzednicy, gdzie musieliśmy remontować pomieszczenia socjalne, łatać awarie różnego rodzaju. Rok 2019 był tego dobrym przykładem, bo mieliśmy przecież usterkę od kwietnia, gdzie praktycznie cała instalacja Nitro była wyłączona, a mimo to, Udało nam się bardzo dobry wynik w roku 2019, co wydaje się wręcz niemożliwe uzyskać. No nie mogę mówić jaki, bo dopiero publikacja będzie na początku kwietnia, dopiero rynek poinformujemy, ale już jestem dumny z pracowników, że mimo tylu przeciwności, które były wynikiem zaniedbań karygodnych zaniedbań poprzedników nieinwestowania w infrastrukturę, niewłaściwego utrzymywania instalacji. Udało nam się te wszelkie problemy pokonać i powiem jedno. Tworząc na początku roku 2019, odtwarzając pion techniczny, doprowadziliśmy do tego, że budżet na inwestycje zrealizowaliśmy w 100%. Tego nigdy w historii. Raz, że te środki są zdecydowanie wyższe niż... Poprzednicy przeznaczali na remonty, na inwestycje. My nie realizowaliśmy, jak oni na poziomie 40-50%, nie oszczędzaliśmy na remontach. Tylko w 100% te zaplanowane środki zrealizowaliśmy. Czy to jest dobry czas dla polibenów? Mam tu na myśli ekologów, którzy mówią dużo o tym, że jest za dużo plastiku. Tak, to są mity i tutaj to jest ten. Typowy straszak, to tak jak, zapytać, dzieci, jak dzieci jak to straszymy to im, tak? i wyciągamy jakiegoś wilka, czy jakiegoś innego potwora. I tak ten plastik jest takim wyświechtanym sloganem. Plastik to jest, jeżeli mówimy o tworzywach, to jest cała gama różnych produktów. Natomiast to, o czym przeciętny Kowalski myśli, to są jakieś... Elementy tworzyw worki, których jednorazowe jakieś wyroby najprostsze, najbardziej prymitywne, których nie można przetwarzać, ale to jest śladowy łamek. Rynek tworzyw rośnie na świecie w niesamowity sposób. Corocznie przewiduje się wzrost konsumpcji na rynkach europejskich o 8%, 12 milionów ton. Plastiku czy tworzyw, takie jest zapotrzebowanie roczne. My będziemy przeszło 440 tysięcy ton polipropylenu produkowali najbardziej zaawansowanego. I to produkty, które są, podlegają przetworzeniu, produkty bezpieczne, jest to cała gama, tak jak o metalach mówimy, że jest cała gama różnych metali. Tak tworzywa właśnie rozwijają się i nie można sobie wyobrazić współczesnej gospodarki bez najnowocześniejszych tworzyw, właśnie z polipropylenu, bo one pozwalają ograniczyć emisję CO2, ograniczać Oddziaływanie na środowisko naturalne, bardzo lekkie karoserie, elementy w samolotach, gdzie mniejsze zużycie paliw, te elementy są wykorzystywane. Samochód to jest w 60% stworzyw, najbardziej zaawansowanych, różnego rodzaju instalacje rury, bardzo specjalistyczne folie, przemysł medyczny. To są elementy, które się rozwijają, jest ogromne zapotrzebowanie i Polska, polskie małe firmy na tym rynku sobie znakomicie dają radę. Mają w rynku europejskim około 8% udziałów, natomiast surowiec my sprowadzamy i patrząc na bilans Polski od producentów zagranicznych, to jest import. Patrząc na Europę Środkową, Wschodnią, to są ilości. Które są importowane i bez żadnego ryzyka mamy już w tej chwili zapewnioną dystrybucję, sprzedaż, bez ryzyka, że jacyś wielcy gracze nas zablokują, bo jest to zdywersyfikowany odbiór. Też trzeba powiedzieć, że ten zespół, który. Pracuje już i jest zatrudniony w naszej spółce celowej. To są najwyższej klasy specjaliści światowi, bo przecież tu Francuz odpowiada za przyszłą sprzedaż, który 30 lat pracował w największych firmach w branży i ten rynek zna od podszewki. I my mamy już całą dystrybucję praktycznie rozplanowaną, też określony miks produktów. Dlatego jesteśmy spokojni. Też patrząc na inwestycje, mamy przekonanie, że najpierw ta instalacja polipropylenu powstanie, potem propylenu, gdzie będziemy mogli już premarketing realizować kupując propylen, Produkuje, będziemy produkowali polipropylen i będziemy mogli już do wielkich odbiorców próbki z instalacji przekazywać i testować. I my też patrzymy na. Obieg zamknięty na gospodarkę obiegu zamkniętego, to się wszystko wpisuje. Kwestie emisji to pozwoli nam ograniczyć i jest to technologia, również ta fabryka, którą budujemy, przyjazna dla środowiska naturalnego, wpisująca się w nowe regulacje, w nowe trendy i bardzo rygorystyczne zobowiązania unijne. I moja odpowiedź jest krótka. Mamy konsorcjum banków. Ebor, banki, które nie chcą już finansować żadnych inwestycji, gdzie negatywne oddziaływanie na środowisko miałoby miejsce i ta inwestycja była pod tym względem sprawdzana z każdej strony i nie ma najmniejszych zastrzeżeń te wielkie instytucje wchodzą i będą dawcami kapitału, czyli 60% z tego miliarda 800 milionów z największych instytucji finansowych i one tych dylematów nie mają. To jest Inwestycja przyjazna dla środowiska naturalnego. Do kogo będą trafiały polickie produkty? Mam tu na myśli propylen i polipropylen. Generalnie będzie to na rynek wewnętrzny i też polski. Patrząc na dystrybucję, to przewagą będzie nasza logistyka, że w ciągu dnia, dwóch na bieżąco będziemy dostarczali I tu Europa Środkowa. Szereg podmiotów, bardzo wiele podmiotów, także no tu nie chcę wymieniać, no bo to też jest jakaś tajemnica handlowa. Natomiast zakres stosowania to już wymieniłem, bo te obszary, gdzie polipropylen jest wykorzystywany, świetnie zostały zdefiniowane, ale powiem jeszcze jeden element. Grupa azoty. Poprzez tą inwestycję chcę zyskać bezpieczeństwo, bo patrząc na strukturę przychodów, 60%, przeszło 50% przychodów no to był obszar agro, narażony na cykle koniunkturalne, na bezwzględną walkę, nie zawsze uczciwą ze strony szczególnie firm rosyjskich. I chcemy zwiększyć z 16%, jak ta inwestycja zostanie udana, to oddana do użytku to w przychodach. Które moim zdaniem wzrosną w ten czas o 15 do 15 miliardów całej grupy azoty, czyli w tym okresie paru lat, tak jak jestem tutaj w grupie, te przychody wzrosną prawie o 5 miliardów całej grupy, czyli o 1 trzecią. To 1 trzecia właśnie przychodów będzie z obszaru tworzyw, a grupa już ma świetne produkty, bo przecież oddaliśmy w Tarnowie fabrykę kompandingu, czyli to są uszlachetnione już poliamidy. Które wytwarzamy, a półtora roku temu oddaliśmy fabrykę wielką poliamidów również w Tarnowie. Compounding no to jest uszlachetnianie pod potrzeby konkretnych odbiorców. Jesteśmy znaczącym europejskim producentem, mamy know-how i będziemy chcieli również polipropylen wewnętrznie wykorzystywać i uzyskiwać jeszcze większe marże. I to jest szansa dla Tarnowa, dla innych spółek grupy, bo przecież my zużywamy wewnętrznie kaprolaktam. Wytwarzany w puławach w Tarnowie, a nie sprzedajemy jako półprodukt za niewielkie marże na rynkach światowych, tylko go zużywamy i w tym łańcuchu już sprzedajemy i będziemy sprzedawali wyrób finalny o zupełnie innych marżach. Czy z tej inwestycji skorzystają także policzanie, miasto Police, Gmina Police? Cały czas gmina Police korzysta, bo bardziej dociekliwe osoby, które mają więcej czasu i analizują budżet gminy Police, to widzą, jak wielkie pieniądze trafiają z Grupy Azoty Police, z różnych tytułów. Podatki, te podatki bezpośrednie, podatki lokalne, no to jest ten element najbardziej widoczny, ale również pracownicy, kto, którzy otrzymują wynagrodzenie w ramach podatku dochodowego, zostawiają te środki w gminie Police. Jeżeli nastąpi podwojenie i też teraz ta inwestycja, która się odbywa, no to jest dla policzan, dla firm z obrębu Polic, powiatu polickiego, dla władz municypalnych Polic, no to jest kura znosząca złote jaja. Bo przecież już w tej chwili widać, był przetarg na działkę i jest rozbudowywane centrum handlowe, bo są takie potrzeby, Tutaj na budowie będzie 5 tysięcy osób w kulminacyjnym momencie, 3 tysiące e, Azjatów. E, przecież te osoby idą do restauracji, żywią się, kupują, składają zamówienia na różnego rodzaju usługi, e, i to jest samograj. Jest takie powiedzenie, że jedno miejsce pracy e, w przemyśle generuje dwa albo i więcej miejsc w otoczeniu. I to będzie widoczne i to ożywienie jest widoczne. W każdym miejscu od cateringu, od różnych najprostszych usług, chciałbym, żeby władze municypalne, żeby burmistrz Diakun również to doceniał, jak wielki jest udział grupy Azoty w budżecie Polic. A sądzę, że to jest pomijane. Ktoś, z którymś kiedyś rozmawiałem, tak się dzielił spoza Polic, mówi, tak bo analizuje też prasę wypowiedzi, mówi, Panie Prezesie, władze Polic no to chyba tak do końca nie wspierają i nie mają świadomości, jaki udział w budżecie Polic jest i będzie i jak ważne Police i Grupa Azoty są dla budżetu gminy, bo... Powinni zabiegać, powinni wspierać, powinni na każdym kroku również to podkreślać, a tego nie ma. I podsuwał pomysł, mówi: No jeżeli tak państwa źle traktują, to przecież zapraszam do swojej gminy. Można biura wynająć, i my chętnie docenimy wkład gminy i ewentualnie te podatki, które. Z racji tego, że siedziba jest w innym miejscu, do nas by wpłynęły. Wystąpiliśmy do firmy Hyundai, aby swoją siedzibę przeniosła z Warszawy do Polic. Żeby tutaj firma Hyundai, która będzie realizując projekt, zlecała szereg rzeczy, płaciła podatki, uiszczała różnego rodzaju opłaty, a nie w Warszawie. I to zrobiliśmy, ale nikt nam nie podziękował, nikt tego nie zauważył. Tego nie musieliśmy zrobić, ale kierowaliśmy się interesem. Polic, mieszkańców polic, budżetu polic i no wypadałoby chociaż powiedzieć dziękuję. Czy fakt, że pionierzy odchodzą na emerytury jest w jakiś sposób dla spółki problematyczny? No to jest ogromny problem, o tym mówimy, bo połączenie tych dwóch elementów, żeby w odpowiednim czasie zatrudnić nowe osoby, które no muszą najpierw przejąć jakiś element doświadczenia, wielkiego doświadczenia, od tych pracowników, którzy odchodzą, czy będą odchodzili na emeryturę, jest bardzo ważnym wyzwaniem. I ten proces współpracy z uczelniami, szkołami, system praktyk, zatrudniania z wyprzedzeniem, opłacania też pracowników, żeby szkolili swoich następców, robimy, ale to jest ogromne wyzwanie, bo to są ogromne ilości. Przeszło 100 osób odchodzących no to robi wrażenie. Ja muszę powiedzieć też, że takim najlepszym przykładem, jak w okresie zarząd Polic, w okresie Platformy Obywatelskiej miał czas na spotkania permanentne z politykami Platformy, natomiast niepoważnie i nie miał czasu, żeby doceniać pracowników. I my te zaległości odrabialiśmy, bo pracownicy przechodzący przed zmianą zarządu to otrzymywali obiegówkę i nikim nawet nie podziękował. My organizowaliśmy potem spotkania, zapraszaliśmy pracowników, którzy odchodzili na, odeszli na emeryturę na Spotkania, gdzie wręczaliśmy dyplomy, upominki, żeby była możliwość podziękowania za 40, 50 lat, 45 lat pracy, i to robimy teraz cyklicznie. Teraz jest zupełnie inaczej, ale jest to zawsze ogromne przeżycie, gdy widzi się na sali te 100, 150 osób, które odchodzą na emeryturę, i zawsze pojawia się pytanie, czy znajdziemy następców, którzy będą mogli tych pracowników zastąpić. Zastąpienie tak od razu jest trudne, no bo to jest kwestia doświadczenia. Staramy się to robić, zachęcamy, żeby i zazwyczaj tak jest, że te, ta tradycja rodzinna rozmowy, e, więź z zakładami chemicznymi przechodzi z ojca na syna, czy z matki na córkę, e, i wielu naszych nowych pracowników to osoby, e, które w swoich rodzinach mają e, byłych pracowników czy obecnych. Z zakładów chemicznych, police i, i ta więź jest zupełnie inna. Dostrzegamy problem na rynku, bo kwestia bezrobocie jest prawie zerowe. Musimy o pracowników dbać. Też usprawniamy procesy produkcyjne, także wiele procesów jest zautomatyzowanych, ale jest to wyzwanie. W wielu obszarach brakuje fachowej siły. Staramy się szkolić, dostosowywać cały system szkolenia, na razie nam się to udaje i mam nadzieję, że też z dużym wyprzedzeniem już przygotowujemy kadrę, aby była gotowa w godzinie zero wejść na instalację nowej fabryki polimerów i w sposób bezpieczny, bo przecież tu trzeba mieć doświadczenie i też staramy się, żeby pracownicy byli związani z firmą, czuli się, identyfikowali się z firmą. Także jestem spokojny. Ten problem również mam nadzieję uda nam się rozwiązać. Sport stanowi ważną część polityki sponsoringowej spółki. Wiemy, że tak jest w grupie Azoty Police, czy tak samo jest też w innych spółkach, w grupie Azoty? W innych spółkach to już nie chcę mówić bardzo długo, mógłbym wymieniać, bo Grupa Azoty na wielką skalę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i też to, co trzeba powiedzieć, my inwestujemy, jesteśmy firmą, która prowadzi biznes na całym świecie. I inwestując w sport, oczekujemy określonych zwrotów to, żeby marka była widoczna, rozpoznawalna, żeby to ułatwiało nam sprzedaż. Bo przecież my inwestujemy środki wypracowane ciężką pracą naszych pracowników, kosztem ich wyrzeczeń, determinacji. Mamy swoje drużyny, gdzie jesteśmy właścicielami, i tutaj ta odpowiedzialność jest w ten czas szczególna, bo to są siatkarze Zaksy, kędzierzyn. Siatkarki chemika police. Inwestujemy w skoczków narciarskich, w Polski Związek Narciarski. Tam jesteśmy widoczni, jesteśmy patronem biegów narodowych, całego systemu biegów narciarskich. Żurzel, Uniatarnów, piłka ręczna, ogromna, ogromne tytuły drużyny, azoty, pławy. Mamy Również piłkarzy Pogoni Szczecin, i tak mógłbym wymieniać lekkoatletów, przecież Marcin Lewandowski, nasz świetny tutaj policzanin, mamy podpisaną umowę do olimpiady, i mógłbym wymieniać bardzo wiele, natomiast my również oceniamy, analizujemy i oczekujemy określonych efektów. I to robimy i robić będziemy w odpowiedzialności również wobec pracowników. I w tej chwili no, z dużą uwagą patrzymy, jak będzie grała na boiskach pod koniec tego sezonu, bo przez sezon już wiosenny się rozpoczął jesienią pierwszoligowy, czyli Pogoń Szczecin. Mamy ogromne oczekiwania, oczekujemy mistrza Polski, w najgorszym wypadku miejsca Pucharowego. Żadne inne miejsce nas nie będzie satysfakcjonowało. I też na pewno po sezonie dokonamy chłodnej analizy efektów naszej współpracy. Ocenimy oczekiwania z realiami w zakresie sponsoringu Pogoni Szczecin. To jest prywatny klub należący do indywidualnych osób, i chcielibyśmy mieć pewność, że nasze oczekiwania osiągania sukcesów, które są zgodne z oczekiwaniami kibiców, również wpisują się w filozofię działania. Prywatnych właścicieli. Czy dla im też zależy na wyniku, czy tylko na y, jakichś celach biznesowych. Nie chcę tego wątku już rozwijać, bo trener jest wyjątkowy. To się udało pogonić, no coś wyjątkowego, znaleźć takiego trenera jak Kostaru Janicz. Ma nasze pełne wsparcie, ale to też nie jest cudotwórca, i to nie jest osoba, która jest w stanie z niczego zrobić coś. I co trzy miesiące budować nową drużynę. Czy istnieje taki scenariusz, że spółka nie będzie wspierać pogoni finansowo? Powiedziałem, my, każde przedsięwzięcie, w którym jesteśmy zaangażowani w obszarze sportowym, oceniamy i każda decyzja zawsze jest możliwa. Tak mamy skonstruowane umowy. I każdy scenariusz jest możliwy, bo to wynika i wynikać będzie z chłodnej oceny, bo do tego nas przepisy zobowiązują i to zawsze będziemy robili. Powiem jeszcze dwa słowa, bo to dla policjan jest szczególnie istotne. o Osiadkarka Chemika Police, bo to jest przykład jak podchodzono lekką ręką, brakowało na inwestycje, na remonty, natomiast szerokim gestem wydawano poprzedni zarząd pieniądze na sport, między innymi na siatkarki Chemika Police. Budżet, który był w ten czas, był astronomiczny. Nawet bałbym się powiedzieć, jaka to kwota, bo piłkarze pogoni by po rękach całowali, gdyby taką kwotę mieli, jaką otrzymywały siatkarki. My radykalnie ograniczyliśmy. Ten budżet jest wysoki, który przeznaczamy na siatkarki Chemika Police. I proszę sobie wyobrazić, bo to jest najlepsza odpowiedź. Przy takim astronomicznym budżecie. Zostawiono klub. Z długiem zobowiązaniami tam było przeszło 5 milionów długu. My to wyczyściliśmy, no Ale tak jak Policzanie analizują, czytają prasę, oglądają telewizję, parę miesięcy temu były głośne zatrzymania, również pani Prezes byłej. Gdzie są zarzuty, jest postępowanie prokuratorskie, że środki szły nie tylko na sport, tam zatrzymany był również dyrektor jednego biura poselskiego. Także to jest sprawa rozwojowa. Sądzę, że lada moment będzie przez prokuraturę akt oskarżenia w sądzie, i też będzie można zobaczyć, do jakich celów kluby sportowe wykorzystywano i środki. Kolejny przykład, AZS Koszalin, gdzie też CBA weszło i stwierdziło działania na szkodę grupy azoty. My wypowiedzieliśmy te umowy od razu. Też można zobaczyć, gdzie szły środki ciężko wypracowane przez pracowników policji, jak się bawiono i gdzie one szły. Dziękuję za rozmowę. Państwu przed telewizorami także. Do widzenia. Dziękuję bardzo.